Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Zdrabkomistrz. Na dzisiaj przygotowałem dla Was dwie zdrabki. Pełny portfel kontra brylanty. Zrobimy sobie taką wojnę. Zobaczymy, która zdrabka wygra. Albo czy będzie remis, mam nadzieję, że któraś wygra. Albo wygrają dwie. Zobaczymy. Zacznijmy może od brylantów. Zdrabka z numerem 10. Lecimy. Szukamy trzech takich samych symboli. Mamy garniec, trofeum, bransoletę, moi drodzy, mamy pierwszą wygraną i to w grze drugiej. Lecimy dalej. Mamy złoto, portfel. Ja sobie tu zaznaczę, żeby wiedzieć, nie szukać później. Gra czwarta. Złoto. Coś się tu spikselowało. Okulary. Mamy czekoladę. Okulary. Naszyjnik. Pierścionek, dzwon, garniec, róża, prezent, sejf, złoto, moneta, perła, torba. Torba, super, mamy drugą wygraną, czyli już mamy 60 zł. Mamy kufer, szminkę, brylanty i jak brylanty, to może i brylanty, nie? Zdrabka brylanty. Jest, tak, ale będzie super wygrana. Mamy już 90 zł. Mamy już 90 zł, no, może 150, moi drodzy. Kurczę, nie wiem czemu ten obraz jest taki do kitu, ale nie będę już tu kombinował, żeby nie zepsuć. Lecimy dalej, klucz, safe, perła. Aha, brylant mnoży wygraną razy 2, czyli... No, ładnie, ładnie. Klucz. Lustro. Róża. Podkowa. Dzwon. Safe. Kolczyk. Klucz. Czekolada. Mamy świnkę, perłę, garniec, worek, kolczyk, pierścionek. Zrobiłem sobie może teraz bonus, a co? Mamy serduszko, świnka, worek, kapelusz, moi drodzy, mamy... Ja zapomniałem znaczyć. Raz, dwa, trzy. Czwartą wygraną. Super. Tron. Ufer. Szminka. Zegarek. Korona. Piąta wygrana. Ale super. No, dzisiaj będzie duży plus, ale zobaczymy, która zdrabka wygra, bo przypominam, że mamy dzisiaj brylanty kontra pełny portfel. Może się okazać, że w pełnym portfelu będzie więcej. Co bym bardzo chciał. Nie ma. Czyli mamy 2, 3, 4, 5 wygranych, moi drodzy. Super. Będzie pewnie 150 zł. No ale zobaczymy. To zdrabmy teraz może pełny portfel. Zobaczymy, co w nim jest i na końcu zdrapiemy
brylanty i zobaczymy, która drapka wygra. Portfel z numerem 17. 17 w sumie fajna, bo ostatnio kupiłem portfel właśnie w tej pierwszej grze, miałem numerek 17 i była stóweczka. Zobaczymy, może dzisiaj też tak będzie. Zaczynamy od gry trzeciej, tradycyjnie, zawsze tak zaczynam. Mamy 150 zł, szukamy trzech identycznych symboli, kwot. 500, 100, 200, 5000, 100 po raz drugi, 150 po raz drugi, 30 zł, 60, 200 zł po raz drugi, 50 tysięcy i 2 miliony. Lecimy do gry drugiej. Mamy klucz, pierścionek, walizkę, banknoty, banknoty, koniczynę, diament, walizkę, pierścionek, diament, sztabkę, monetę. Mamy diament, klucz, diament i sztabkę. Dobra, moi drodzy, lecimy do pierwszej i ostatniej gry. Szukamy liczby 19, 24, 31, 32 lub korony. Mamy 5, 8, 7, 25, 26, 2, 22, 18, 3, 10, 21, 16, 13, 34, 27, 1, 11, 23, 12 i 29, czyli zdrapka jest pusta. Mamy E. Czyli to jest E i M, czyli mamy zdrapkę przegraną. Dobrze, czyli już wiemy, że tę wojnę wygrały brylanty, ale z jakim wynikiem? Ale z jakim wynikiem? Dobrze, brylant mnoży razy 2, to może od niego zaczniemy. Uwaga, uwaga. Mamy 30 zł, czyli 60, później były torby. 30 zł, bransoleta, 30 zł, kapelusz, 30 i korona. Pod koroną mamy następne 30. No ładnie, czyli mamy 60, 90, 120. Nie, jak ja to liczę? 60. Aha! Przecież korona mnoży razy 5. Czyli 150, 210, 240, 270, 300 zł. Tak jest, 3 stóweczki, ale super. Super, cieszę się. Bardzo fajny drafting dzisiaj. Moi drodzy. Jeśli Wam się RRR 300 zł. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Ja się z Wami żegnam. Miłego dnia życzę. Lecę do kolekturki wymienić na kasiurkę, żeby kupić następne zdrapki dla Was i może coś jeszcze ciekawego się uda nam wydrapać. Dobra. Dzięki, moi drodzy, za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.